uświadomiłem sobie, że jeśli taka jest sytuacja na polskim rynku, że jeden autor uzurpuje sobie prawa do wszystkiego i według moich kolegów i przyjaciół byłych, ja absolutnie zmonopolizowałem polski rynek, kiedyś to się nazywało tak, to rezerwy, papier, cały papier był, prawda, przeznaczony do drukowania Rosińskiego, że to był festiwal jednego autora się odbywa, że oni nie mają szans. Krajowi autorzy nie mają szans, bo przyjechał facet jakiś z zagranicy, z agentem jakimś pracującym dla obcego wydawnictwa kapitalistycznego, takie jakieś pierdoły. To przepraszam, kolokwialnie zapomniałem dodać. To były takie czasy jeszcze. No dobra, ja sobie powiedziałem, bo to ja nie będę przyjeżdżał do Polski, zobaczę, jak sobie dadzą radę. Wtedy na pewno rynek będzie kwitnący, wspaniale się rozwijał. Polscy autorzy nareszcie będą mieli swój papier, swoje moce przerobowe, drukarnie. No i tak sobie czekałem, a potem to dopiero wyraziła ta sprawa wtedy, kiedy mi zadawano pytania, na jakie, dlaczego mnie nie było tak długo w kraju. Oczywiście, ja nie umiem udać, no to musiałem powiedzieć prawdę, więc starałem się tego nie specjalnie. No to są, każdy ma swoją prawdę, no to jest moja prawda, a każdy sobie wydaje, że każdy sobie tworzy swój rysunek, tak jak swój życiorys, tak jak Pietrzak się adaptował zawsze. Jak coś się zmieniało, to on sobie modyfikował swój życiorys pod egidą. Ja mam jeden, no, nie mam innej wersji, ale nie ma co wracać do tego, no ja rozumiem, no chłopaki byli też poturbowani trochę, by mieli jakieś frustrację i dobrze, no. Ja byłem tak bardzo zajęty tam gdzie byłem, no w porządku, ale wróciłem tutaj. Z Borusiem sobie porozmawialiśmy, bo fajnie, wszystko jest w porządku. Ostatnio nie miałem okazji jeszcze, ale nie specjalnie. Nie chcę rozdrapywać tam. Każdy swoim sumieniem może ocenić, jak to wyglądało naprawdę. Okej, no to powiedzmy, że ten temat mamy jak gdyby zamknięty zarówno z pana, jak i pana Baranowskiego strony, bo tak, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, jakieś pytania, to ja bardzo chętnie powiem wszystko. Mogę się rozebrać, pokazać, że jest to naprawdę. Nie ma problemu żadnych. Ale powtarzam, że prawda jest jedna, prawda jest prawda. Ja są konfabulacje, są historie. Jest też, no każdy patrzy subiektywnie na to, co było, na różne wydarzenia, subiektywnie je ocenia i mu się wydaje często, że jego prawda jest jedyna. I to by było chyba na tyle, ale to nie miało wpływu żadnego na mój stosunek do Polski, do tego rynku. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz tylko, że to nie było tak, że ja się wpychałem na ten rynek z moimi Torgalami i innymi sprawami. Był to jedyny komiks zachodni, który miał szansę ukazać się w Polsce, dlatego że nie wymagał zakupu licencji za tak zwane dewizy cenne. Ponieważ jak zacząłem rysować tego Torgala, to ja zastrzegłem u wydawcy tamtego, co było, co nie miało żadnego precedensu. Przy tym już to jedyny wypadek chyba jaki znam, że wydawca zgodził się oddać prawa autorowi na jakieś tam, na jakieś inne wersje językowe. Ponieważ oni wiedzieli, że i tak tego nic Polska nie zakupi, ani żaden inny kraj demoludy, żadne nie zakupią tego ich komiksu, bo ich nie było na to stać. I nie, no bo złotówek to było, to się grabiami, to coś kościa na wiosnę, to złotówki jak liście były tutaj. Natomiast dewiz nie było w ogóle, no. Dewiz to jeden dolar, to było wielkie tam jakieś historie każdy. To nie można było tych licencji zakupywać. Natomiast ja zrobiłem ten wyłom, udało mi się, bardzo się cieszę, że stworzyłem ten precedens, ale innych już nie było, to był jedyny myślę przypadek, ponieważ ja byłem jedynym autorem
realtorem z krajów tych demagogów, którzy mogli sobie spokojnie na prywatnym kontrakcie, olewając wszystkie związki twórcze i inne tam organizacje, mogę sobie pracować z zachodnim wydawcą. I to dlatego Torgal był. No, to nie dlatego, że ja się wpychałem w ten rynek polski. Ale dzięki temu, chyba jak patrzę teraz z perspektywy, to dzięki temu, że taka zaistniała taka sytuacja sprzyjająca, że mógł się ukazać nareszcie polski komiks, zachodni komiks, który był robiony na tamten rynek, czy ukazać w Polsce, to dzięki temu to dało jakiś początek całemu temu ruchowi komiksowemu. Tu. Bo kiedyś były jakieś takie próby, to wszystko było nielegalne. Kiedyś z Morrisem miałem pierwszy raz, jak był gdzieś tam na zachodzie, spotkałem Morrisa przy takim stole. I ja mówię, a taki byłem taki straszny, byłem skrępowany, tu Morris, taki wielki, Lucky Luke, prawda, i pan Morris, tak, i francuski był żaden. Ale taki zaszczycony, nie wiem, czy pan może wie, że tam w Polsce jest taki stary, popularny, bo taki harcerskie pismo jakieś, to było na przelej, drukowało Lucky Luke, ale był to totalnie nielegalny. Bez żadnej zgody. A Morris na to, tak? Ja myślałem, że taki artysta to zareaguje, a to bardzo mi miło, prawda? Tego i przejdzie do sałatki następnej przy stole. Nie, on mówi, tak liczono notatnik i mówi, tak, a jakie to? Ja nic o tym nie wiem. Proszę mi podać adres, telefon, ja to zaapeluję do mojego agenta, tam zaraz będzie, bo nie mam prawa, ja nie mam żadnego pozwolenia. Bo mi tak mi się zrobił wstyd, tak głupio, że od tamtej pory przyznam się, że nie miałem nigdy, miałem już sporo okazji, ale nigdy mu nie podałem rękę temu facetowi, bo się nie tak zraził. No i to wszystkie te próby, które były wydawane, jakieś tam wyskaniki, czy też w tłumaczeniu polskim, czy Asterix, jakieś próby, to było wszystko nielegalne, nie było na to zezwolenia. Ale wtedy ta konwencja praw autorskich nie obowiązywała chyba w Polsce, która była przez Polskę podpisana na to. A to by było chyba tak, no. Jakieś jeszcze pytania, proszę uprzejmie. Jak najbardziej. 96 został, bo tak jak pan zaczął. Nie, już teraz będzie chyba bardziej lajtowo. To nie ciekawe będzie. Zgodnie z zasadą Hitchcocka. Nie, 96 rok to rok, w którym pojawił się pan po raz pierwszy w Polsce oficjalnie. 96. Ja pamiętam, bo bardzo długo czekałem na to spotkanie i generalnie to było duże wydarzenie. A ja przyjechałem jako zespół pieśni tańca tutaj? Nie, bo ja miałem takie... Ja miałem z Pagardy taką umowę z Pagardy, że ja byłem zespołem pieśni tańca i wyjechałem, ja byłem szefem, moje dzieci były solistami, moja żona też. I ja wtedy przyjechał pan oficjalnie z Ivem Santą, z tego co pamiętam. A, to już było później, tak, faktycznie, to już było później. Na początku, gdy jestem w stanie wojennym, to ja przez 5 lat pracowałem jako artysta sceny estrady. Był pan incognito. Przez, słucham? Był pan incognito. Nie, nie, całkowicie kognito byłem, tylko że nie miałem, bo Pagard jako jedyna organizacja istniejąca, taki związek artystyczny, jedyny, który nie był rozwiązany w stanie wojennym. Wszystkie tam zaiksy i inne, to wszystko było rozpiżone i ja wtedy spróbowałem przez Pagard, właśnie wyjechałem. Ale nie mieli żadnych innych kwestionariuszy, jak tylko zespoły się zajmowali wyłącznie muzykami, zespołami, Cepelia, tamtego Mazowsza. No i patrzę na jakiś taki papier, ale patrzę, że no dobrze, no. Podpisałem, potem przez 5 lat mogłem się spokojnie, nawet w stanie wojennym, że ona jeździła tutaj, bo OCET przyjeżdżała, bo tam nie było.